zapach trawy, zwłaszcza tej mocno jeszcze zielonej. Zapach trawy, której kolor podkreślają promienie wschodzącego słońca, gdy wszystko budzi się do życia, powoli, bez pośpiechu, ależ tu pięknie. Dzień dobry, przed nami ostatnia odsłona czteroodcinkowej serii o Kaszubach, krainie północnej Polski. Z jednej strony otoczonej Bałtykiem z piaszczystymi plażami, a z drugiej iście bajkową scenerią pagórków porośniętych gęstymi lasami, gdzie za kolejnym zakrętem, w kolejnej nietce, kryje się kolejne jezioro. Tak, jezior na Kaszubach jest naprawdę sporo. Mówią, że nawet ponad 500. Skoro jednak to czas pożegnań, to podsumujmy może, co udało się do tej pory. Na początku serii mówiliśmy o powstaniu Kaszub. Otarliśmy się o baśniowe legendy, powłóczyliśmy się po nieformalnej stolicy regionu, czyli po Kartuzach. Odwiedziliśmy kolegiatę. Potem było o kaszubskim języku oraz o zwyczaju tabaczenia. Wreszcie zajrzeliśmy do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Tamto, obejrzawszy najdłuższą deskę świata oraz Dom Sybiraka, zakończyłem odcinek, obiecując jednocześnie, że wejdę wraz z kamerą, a więc i z Państwem, jakby nie patrzeć, do chyba najbardziej popularnej atrakcji tegoż parku. A że obietnic trzeba dotrzymywać, to ten ostatni już odcinek kaszubskiej serii zaczniemy właśnie od tego miejsca. A potem wyjedziemy z Szymbarku, aby poszukać kilku miejsc, o których niekoniecznie musiał usłyszeć turysta, który przybywa na Kaszuby, zwłaszcza po raz pierwszy. Zjedziemy na dłuższą chwilę z utartych kaszubskich szlaków i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To jednak później. Póki co obiecana atrakcja. Zaczynamy! Ale żeby nie było, że w CEPRZE, w Centrum Edukacji i Promocji Regionu jest tylko tak sentymentalnie, trochę poważnie, to trzeba wspomnieć o jeszcze jednej atrakcji tegoż miejsca, o przewróconym domu. Nawet trzynastka jest do gór nogami. Gdy wejdziemy, trzeba uważać na błędnik, bo troszkę nam może źle podpowiadać. Ale wejść warto, do czego również i ja zachęcam.
Ziemia pirsna. Kojarzą Państwo takie sformułowanie, takie miejsce? Nie? Nie szkodzi, mało kto z nas je kojarzy, mało kto z nas je zna, ponieważ nawet historia, nawet nauka niewiele o niej wie. Zapiski podają tylko jedną właściwie wiadomość, że w roku 1284 pewna pomorska księżniczka o imieniu Gertruda zakupiła tę ziemię. Co się stało później? Wiemy, że w roku 1312 przekazała je krzyżakom. Prawdopodobnie musiała to zrobić, pewnie pod pewnym naciskiem zakonników. Co się stało później? Tego nie wiemy. Wiemy jedynie to, że ówczesna ziemia pirsna to było 22 małe miejscowości, a więc jak na ówczesne czasy naprawdę całkiem pokaźna ziemia, całkiem rozległa. Każda taka ziemia musi mieć swój punkt dowodzenia, musi mieć swoje serce. Takim sercem ziemi Pirsna było Grodzicko, które podobno było zlokalizowane właśnie w tym miejscu nad jeziorem Zamkowisko. Dzisiaj w tym miejscu, gdzie stał gród, jest symboliczny głaz z napisem, że właśnie w tym miejscu ów gród stał. To było miejsce skrzyżowania nie tylko szlaków jeziornych, ale także szlaków handlowych. To właśnie tędy biegła droga z Poznania do Gdańska. Nie tak dawno archeolodzy odnaleźli tutaj cmentarzysko grobów skrzynkowych. W tychże urnach były różne naczynia. Oszacowano wiek niektórych z tych naczyń nawet na VII wiek przed Chrystusem. To by znaczyło, że ludzie na Kaszubach żyli bardzo, bardzo już dawno temu i tutaj, gdzie dzisiaj jest Grodzisko, człowiek żył dawno, dawno, zanim zaczęło się średniowiecze. A oprócz tego, że jezioro Zamkowisko jest naprawdę przepięknie czyste, że ma piękny, piaszczysty brzeg, że ma ciepłą wodę, zwłaszcza kiedy jest lato, to wśród lokalnej społeczności panuje przekonanie, panuje legenda, że w tych wodach jest ukryty skarb, wciąż nieodkryty. Na Kaszubach również są groty, a właściwie jedna grota, grota Mirachowska, tutaj za moimi plecami. Nazwa grota jest troszkę być może na wyrost. Z racji tego jednak, że na Kaszubach nie było innych grot, tę grotę tak właśnie nazwano. Zresztą grota to również takie nawiązanie do licznych kapliczek Matki Bożej Fatimskiej, które tutaj na Kaszubach licznie możemy znaleźć. Grotę odkryto w latach 50. i 60. XX wieku w miejscu, gdzie niegdyś wydobywano żwir. I przy okazji tego właśnie wydobywania odkryto ławicę z lepieńca żwirowego. Mamy dwie groty, jedna ma 3 metry głębokości, druga 6 i to są jedyne groty, jakie możemy dzisiaj na Kaszubach odnaleźć.
Jan Paweł II, gdy wyjeżdżał z miejsc, których było bardzo dobrze, czuł się po prostu dobrze ugoszczony, zwykł mawiać, żal wyjeżdżać. Teraz, kiedy nagrywam to ostatnie ujęcie na Kaszubach, również chciałoby się za Ojcem Świętym powiedzieć, żal wyjeżdżać. Przez ostatnie 3 tygodnie starałem się Państwu pokazać Kaszuby takie, jakie je widzę. Jestem tu po raz pierwszy w życiu, aż się wstyd przyznać. Ufam, że przez to świeże spojrzenie Państwo również te Kaszuby w pewien sposób na nowo odkrywaliście. Również ci z Was, którzy są tutaj co roku. Ja wiem, że 3 tygodnie to jest bardzo mały czas, bardzo krótki czas, żeby zobaczyć Kaszuby. Mam nadzieję, że Państwo znajdą go więcej i po tych 3 tygodniach naszych odcinków tutaj samodzielnie przyjadą i zobaczą, dlaczego Kaszuby są takie fascynujące i co tu tak naprawdę możemy zobaczyć, bo są i jeziora, i łąki, i lasy, i bory, i kawałek morza, i niziny, i wyżyny, i górki, i dołki, co tu by jeszcze wymieniać, tak jak to było w tej legendzie, ale do tej legendy Państwa odsyłam do odcinka pierwszego, który już jest na YouTubie. Na dziś to wszystko, kończymy naszą sagę o Kaszubach i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień już nie z Kaszub, ale z innego zakątka. Mam nadzieję, że równie malowniczego i równie pięknego. Do zobaczenia.